Przyjaciele, jesteśmy dzisiaj dla was po to, aby wam powiedzieć kilka rzeczy dotyczących wieczności i dotyczących tego, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Przyjaciele, Jezus powiedział, że kto uwierzy we mnie, nie umrze, ale będzie żył na wieki. To prosta informacja dla każdego człowieka. Przyjaciele, podstawą Ewangelii jest to, że jest ona prosta. Prosta Ewangelia. Wiecie, dlaczego Ewangelia jest prosta? Bo mamy cudownego Ojca. Ojca w niebie, który jest prawdziwym Ojcem. A Ojciec charakteryzuje się tym, że kocha swoje dzieci i mówi do nich w prosty sposób. Jeżeli jeszcze nie poznałeś Ojca, to dzisiaj możesz Go poznać osobiście. Przyjaciele, ja poznałem Ojca. Ja poznałem Tatę, mojego Tatę, który jest w niebie. Dlatego dzisiaj stoję tutaj przed wami i mówię wam właśnie o tym Ojcu. Ale jest jedna rzecz, która oddziela człowieka od Ojca, od Boga. Tą jedną rzeczą jest to, że ludzie próbują nieprawidłowo wejść do nieba. A jedyną prawidłową drogą do nieba i jedyną prawdziwą bramą do nieba jest Jezus Chrystus. Wiecie dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus wykonał największe dzieło, jakie mogło zostać wykonane w dziejach ludzkości. To dzieło, to odkupienie każdego grzesznika, to dzieło Jezusa Chrystusa jest tak wielkie, jest tak potężne, że nie można do Niego nic dołożyć. Każdy może przyjść w prosty sposób do Jezusa Chrystusa i nie potrzeba żadnych dziwnych rzeczy, aby poznać Jezusa i narodzić się na nowo. Przyjaciele, ja w 2014 roku narodziłem się na nowo, bo jest napisane, wyraźnie jest napisane, że musisz narodzić się na nowo. Dzisiaj się o tym nie mówi, ale narodzić się na nowo to znaczy uwierzyć w Jezusa w sercu. Narodzić się na nowo to znaczy podjąć decyzję, że ja chcę i ja wierzę i ja chcę tego Jezusa do mojego życia. Przyjaciele, ja byłem człowiekiem, który prowadził bardzo złe życie. Ja byłem przestępcą. Ja już miałem dość wszystkiego. Wydawało mi się, że moją tożsamość będą stanowiły pieniądze albo jakieś znajomości z ludźmi. Mnie się też wydawało, że trzeba być dobrym człowiekiem. Ale to się okazało, że to nie jest prawda. Ja, kiedy byłem w samym upadku, na samym dnie, ja zawołałem osobiście, ja zrozumiałem, że potrzebny mi jest Bóg. Ale jak ten Bóg, skoro ja Go nie znam? Ja się dowiedziałem, dzisiaj wam mówię jak człowiek, który zna Jezusa. Ja się dowiedziałem, że Jezus Chrystus to jest jedyna brama i jedyna droga. Jedyna możliwość, aby stać się obywatelem nieba, jest Jezus Chrystus. Przyjaciele, nie ma nic po środku. System, w którym ludzie żyją i się rodzą, to system diabelski, polityczny czy religijny. To system diabelski, który mówi ci, jak obsługiwać, który jest w pewnym sensie instrukcją obsługi Boga, można by tak powiedzieć. Ale prawda jest taka, że musisz się stać jak dziecko. Słowo Boże mówi, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do nieba. I w tym jest cały sens, żeby w prosty sposób uwierzyć w to, co się wykonało na krzyżu i nie próbować nic do tego dołożyć. Diabeł jest mistrzem fałszu i zakłamania. Diabeł w umysłach ludzi narobił takiej sieki, że ludzie myślą, że trzeba sobie zasłużyć, że trzeba całe życie spełniać dobre uczynki. Ale prawda jest taka,
że jedyny dobry uczynek, jaki został wykonany, to śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. I tylko poprzez uwierzenie w to można stać się obywatelem nieba i dziedzictwem Królestwa Bożego. Dzisiaj możesz zawołać osobiście. Dzisiaj możesz zadać sobie pytanie, w jakim ja jestem miejscu i czy ja znam tego Boga. Każdemu człowiekowi jest potrzebne narodzić się na nowo, żeby wejść do nieba. Ja sobie zadałem to pytanie, kiedy byłem na samym dnie. Problem może polegać na tym, jak wielu ludzi ma taki problem, ponieważ jest wychowanych w takim systemie i myśli sobie tak: ja robię dobre uczynki, ja mam dobrą rodzinę, pomagam chorym, pomagam biednym, chodzę do pracy, zarabiam pieniądze, chodzę co niedzielę do kościoła, chodzę do komunii, spowiadam się. I problem polega na tym, że człowiek myśli, że to jest to. Ale prawda jest taka, że to nie jest to. Prawda jest taka, że jedyny dobry uczynek wykonał Jezus. I ty możesz wykonać jeden dobry uczynek, który sprawi to, że staniesz się zbawionym. Uwierzyć w to, co zrobił Jezus. I na tym jest temat zamknięty. Bo kiedy ty uwierzysz i zdeklarujesz się i podejmiesz decyzję, że ty chcesz Jezusa, wtedy w twoim życiu zaczną dziać się rzeczy, których wcześniej nie znałeś. Ja ci powiem, co się zacznie dziać. Ja ci to teraz powiem. Ja ci powiem, co działo się we mnie. Ja byłem przestępcą. Ale kiedy narodziłem się na nowo i zawołałem do Jezusa osobiście, zamieszkał we mnie Duch Święty i stało się coś takiego, że ja znienawidziłem grzech. Jak wcześniej oddawałem swoje ciało na zatracenie, grzeszyłem i się cieszyłem i to sprawiało mi przyjemność, tak wtedy, kiedy narodziłem się na nowo, po prostu grzech stał się dla mnie obrzydliwy. Jak wtedy służyłem diabłu i robiłem przestępstwa, tak dzisiaj służę Chrystusowi i głoszę wam Ewangelię tutaj w tym miejscu. Po to tutaj jestem, aby każdy z was dowiedział się, jaka jest prawda i został zbawiony. Nie jestem tutaj po to, aby czerpać jakieś korzyści z tego, co robię. Jestem tutaj dlatego, że zamieszkał we mnie Duch Święty. Jestem człowiekiem narodzonym na nowo. Jestem człowiekiem, który wie, że idzie do nieba. I jestem człowiekiem powołanym, aby wam dzisiaj o tym powiedzieć. Jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć o tym, że religia trzyma człowieka w więzach niepewności. Bo to przez religię nie wiecie, co tak naprawdę się stanie. A ja wam teraz powiadam, że dobry ojciec to taki ojciec, czyli ten, który jest w niebie, on jest taki dobry, że on chce, żeby każde jego dziecko wiedziało i było pewne, że idzie do nieba, ale tylko wtedy, kiedy uwierzy w jego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg nie jest Bogiem zawiłych i skomplikowanych rzeczy. Bóg nie oczekuje od człowieka, aby człowiek wypełniał jakieś rytuały albo jakieś śmieszne szopki przed nim odstawiał. Bóg chce, aby go traktował każdy człowiek jak tatusia. Kiedy zaczniesz Boga traktować jak tatusia, bo uwierzysz w Jezusa, wtedy będziesz miał wolność. Wtedy zrozumiesz, że to wszystko, co do tej pory robiłeś, nie miało sensu. Zrozumiesz tak, jak ja zrozumiałem, ale musisz podjąć decyzję, ponieważ Bóg do niczego cię nie zmusi. On jest dżentelmenem i nie wchodzi z dyktorami do twojego życia. Mało tego, Bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę, aby każdy człowiek mógł decydować i z własnego wyboru wybrał Boga. W akcie własnej decyzji wybrał Boga. Dlatego też mnóstwo ludzi idzie do piekła, ponieważ mają wolną wolę, nie wybrali Boga. Prawda jest właśnie taka. Gdybyś znał Jezusa i miał w sercu Jezusa, stanąłbyś tutaj dzisiaj koło mnie i byś głosił ze mną. Albo byś powiedział: dobrze, bracie, robisz, że głosisz.
Ale kiedy nie narodziłeś się na nowo, nie jesteś w stanie pewnych rzeczy zrozumieć. I jedyną rzeczą, która cię ratuje, to podjęcie decyzji, że ja chcę narodzić się na nowo. Bo jeśli nie masz pewności zbawienia, jeśli nie wiesz, gdzie idziesz, to musisz narodzić się na nowo. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie, jeśli chcesz mieć pewność tego, że twoje miejsce jest w niebie, to musisz narodzić się na nowo, czyli podjąć decyzję. Podjąć decyzję, że wybierasz Chrystusa Króla. Chrystusa Króla. Ja teraz ogłaszam panowanie imienia Jezus na tym miejscu. Ja teraz ogłaszam panowanie Ducha Świętego na tym miejscu. Ja ogłaszam powiew Ducha Świętego na tym miejscu. Ja ci dziękuję, Ojcze, za to, że każdy człowiek, który słyszy te słowa, jest do głębi dotykany, przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pani robi zdjęcia ludziom, ci co tu stoją. Przyjaciele, co to jest za... nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym w tym kraju. Głosimy pełną Ewangelię. Głosimy pełną Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I ty dzisiaj możesz przyjąć tą prostotę Ewangelii. Prostotę, która może cię zbawić. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to przyjdź tutaj do nas i zostaniesz uzdrowiony z każdej choroby. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł każdą chorobę. Jezus na krzyżu Golgoty rozchorował się każdą chorobą świata, abyś ty dzisiaj, niezależnie od tego, jaką masz chorobę, został uzdrowiony, został podniesiony do życia. Ale to jest w pewnym sensie drugoplanowa rzecz. Pierwszoplanowa jest taka, że On umarł za każdego grzesznika, aby każdy grzesznik miał życie wieczne i nie był już grzesznikiem. Każdy, kto narodzi się na nowo, przestaje być grzesznikiem. Więc zadaj sobie pytanie, czy chcesz być grzesznikiem, czy jeszcze od dzisiaj chcesz być święty. Amen.